Dziś poświęcone to wydarzenie będzie psychologii w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Wróćmy do jeszcze jednej rzeczy, takiej podstawy, którą tutaj widzicie na ekranie, a która, jak sądzę, z zadawanych pytań przed tym naszym spotkaniem na żywo została zapomniana albo niezauważona. Otóż, jeżeli chcecie osiągnąć sukces, na przykład w pracy na wyłączność, w przyjmowaniu ofert na wyłączność, zgodnie z Takimi warunkami, na jakich Wy chcecie pracować, bezpiecznymi dla was, ale też dobrymi dla klienta. I jeżeli chcecie wyjść z dobrym wynagrodzeniem, a nie zdobywać wyłączności tylko dlatego, żeście opuścili wynagrodzenie dziesięciokrotnie, no to obowiązują pewne zasady i reguły, których trzeba. Koniecznie przestrzegać. Musisz się trzymać określonego sposobu działania, algorytmu. Nie możesz, tutaj pokazujemy na slajdzie, widzicie kolejne etapy pozyskiwania nieruchomości. Jest tych etapów 8, no one są takie w uproszczeniu napisane, ale to jest ważne, nie możecie zmieniać tej kolejności, bo jeżeli na przykład chcecie uzyskać. Dobre wynagrodzenie często pracując na wyłączność pracujemy tylko z wynagrodzeniem od jednej ze strony od sprzedającego no to to wynagrodzenie w zasadzie powinno być w cudzysłowie podwójne Czyli w stosunku do tego, jeżeli bardzo często przy różnych umowach pośrednik bierze pieniądze zarówno od sprzedającego, jak i od kupującego, no to pracując lepiej i wydajniej, nie powinien rezygnować z tej kwoty wynagrodzenia, tylko ta kwota wynagrodzenia powinna być przerzucona na jedną stronę. Ale przecież, jeżeli zaczniesz rozmowę z kimś i wszyscy, załóżmy, na rynku wokół biorą 3%, Trzymajmy się teraz tych procentów zupełnie przykładowych. O, do tego jeszcze do tych procentów wrócę. Jeżeli wszyscy biorą 3%, a ty na pierwsze pytanie klienta jeszcze przez telefon odpowiesz, że ja biorę 6, no to na pewno możesz pożegnać się z kontraktem. I dlatego ważna jest ta kolejność, którą teraz zreferuję. Pierwsza czynność taka, mówiliśmy o tym w szkoleniu, o telemarketingu. To jest umówienie spotkania pośrednika z klientem sprzedającym. Rozmowa telefoniczna i nieważne, kto jest inicjatorem tej rozmowy, czy to pośrednik w ramach telemarketingu dzwoni do ludzi, czy też klient po prostu się zwraca do agencji mailowo bądź telefonicznie, wszystko jedno, to nie jest etap, żeby rozmawiać o wynagrodzeniu ani w ogóle o słudze. I to bardzo łatwo logicznie wytłumaczyć klientowi, bo przecież na tym etapie to nawet nie wiesz, co on ma do zaoferowania. Czy w ogóle przyjmiesz tę nieruchomość, a może ją kupisz? Nie wiesz tego. Nie wiesz ty, i też klient nie wie. Wobec tego rozmowa o wynagrodzeniu na tym etapie jest bezsensowna. Służy tylko umówieniu spotkania ta rozmowa, czy ta korespondencja mailowa wszystko jedno. I to, tak jak było w szkoleniu, na warunkach. Takich, jakie odpowiadają pośrednikowi. Jeżeli chcesz mieć i przyjmować oferty na wyłączność, to nie możesz chodzić na tak zwane castingi, w których jest 20 innych pośredników, bo po prostu nic nie uzyskasz. Musisz sobie wyznaczyć czas, miejsce i inne warunki spotkania, o czym była zresztą w szkoleniu o telemarketingu mowa. Drugi etap. Jak już się spotkałeś z tym klientem, to tym drugim, Etapem jest wstępne poznanie jego oczekiwań i jego potrzeb tego klienta oraz samej oferty. Na tym etapie, i ten etap trzeci też, na podczasie tej rozmowy, jakby one równolegle przebiegają te etapy, wstępnie oceniasz to, czy te oczekiwania sprzedającego są nierealne, bo jeżeli on chce cenę trzy razy, rynek. No to angażowanie się dalej w sprzedaż tej nieruchomości może być bez sensu. Ten etap zdobywania informacji o tym, co się działo z ofertą wcześniej i tak dalej, również daje ci argumenty do na przykład uzyskania wyłączności. O tym było w kursie z kolei o pozyskiwaniu wyłączności przecież dość wyraźnie powiedziane. Następnym etapem jest zachęcenie i przekonanie sprzedającego. Do współpracy z nami. To znaczy, tak mu musisz przedstawić te warunki. W zależności od typu tego człowieka, jego osobowości, jego oczekiwań, musisz go zachęcić, żeby on Chciał Twojej usługi, i tutaj też mówiliśmy o posługiwaniu się i wykorzystaniu różnych reguł wywierania wpływu, na przykład autorytetu, niedostępności, wzajemności, innych. O tych regułach wszystkich było w szkoleniu o wyłączności. I to jest ten etap. Ten czwarty etap to sprzedający musi zechcieć z Tobą pracować. On musi chcieć. I zobacz, jeszcze ciągle nie rozmawiamy o pieniądzach. Następnym etapem, jak już on chce naprawdę twojej usługi, zrozumiał ją i on sam odkrył, że dobrą dla niego umową będzie umowa na wyłączność, oczywiście dzięki twoim delikatnym sugestiom i twojej prezentacji, on na ten pomysł wpadł sam. To wtedy dopiero przedstawiasz mu projekt umowy. I też pamiętaj, Nigdy nie wolno klientowi od tak rzucić, proszę bardzo. Ja panu prześlę umowę mailem, czy proszę, tu jest wydruk umowy. Nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeżeli zostawisz człowieka samemu sobie z umową do czytania, to on najczęściej wyczyta w niej wszystkie zagrożenia i wszystko to, co ty nie chcesz, żeby on wyczytał, nawet to, czego nie ma w tej umowie, on wyczyta. Ty musisz mu wyjaśnić temu klientowi. To, co go najbardziej interesuje, a z mojego doświadczenia, uwierzcie mi, na tym etapie klientów interesuje, kiedy mi zapłacą. Uwaga, nie ile mi zapłacą, tylko kiedy mi zapłacą. Kiedy w dwóch znaczeniach. W znaczeniu tym, co się musi wydarzyć, żeby on był mi winny pieniądze, to jest jedna rzecz, czyli na przykład sprzedał nieruchomość. Zawarł umowę przedstępną. Wszystko jedno, jak to zdefiniujecie w umowie, to jest oddzielna sprawa, Jakby poza naszym tutaj szkoleniem, bo szkolenia o umowach to są zupełnie inne szkolenia, które też mamy na naszej platformie. Sprawdźcie. Natomiast on, oprócz tego kiedy, czyli co się musiało wydarzyć, to jeszcze się czasami pyta, kiedy, czy w chwili zawarcia umowy u, taj, u notariusza, czy może tydzień później, no bo przecież on wie, że na przykład wpłacają mu pieniądze klienci przelewem i on ich skredytuje, on ich natychmiast być nie może. To jest temat do wyjaśnienia, to jest najważniejsze pytanie, kiedy on jest winny pieniądze i jak on już będzie wiedział, kiedy w tych dwóch znaczeniach jest winny pieniądze i to zaakceptuje, to jest ok, niech weźmie sobie ten projekt umowy i niech czyta i zaręczam, że jak tam to zostało wyjaśnione, to nie będzie wiele, a w zasadzie często nie ma żadnych pytań do treści umowy. Po tym przekazaniu projektu umowy mamy sytuację taką. Ten projekt umowy przekazaliśmy klientowi, który już wcześniej zdążył zaakceptować wyłączność. Jeżeli ten klient nie zaakceptował treści umowy, a my chcemy pracować tylko na wyłączności, to nasze działania skończyły się kilka etapów wcześniej. Już nie szliśmy dalej. Po co mieliśmy dawać umowę klientowi, który jest nieprzekonany do współpracy z nami? Tą umowę, jak mówię, te najważniejsze problemy w tej umowie zostały mu wcześniej wyjaśnione. On je zaakceptował, on dostał tę umowę i wtedy wiemy, dobrze, ten człowiek akceptuje umowę, chce z nami współpracować. No i teraz może my finalnie ocenimy, na przykład, za ile tą nieruchomość możemy przyjąć i jakie jest nasze wynagrodzenie. To my się zastanawiamy, a potem zapraszamy tego klienta już przekonanego, przygotowanego, chcącego podpisać umowę, na podpisanie umowy z nami. I wtedy dopiero, wtedy rozmawiamy z nim o wynagrodzeniu. To jest ostatni etap. Jeżeli chcesz coś sprzedać drogo, to nie zaczynaj od ceny, bo po prostu tej usługi nie sprzedasz. No dobrze, ale mamy Kolejne y, Wasze pytania.